To dzisiejsze przesłanie kieruję do tych, którzy przeżyją, czyli mm, jak się skończy już cała ta histeria, panika związana z kolejnym wirusem, który jest faktycznie poważny, gdy nauczymy się z tym żyć, gdy dopadnie nas prawdziwa choroba którą no niewielu przetrzyma, czyli choroba gospodarcza, powiedzmy nawet pandemia gospodarcza. I bardzo krótko tutaj chciałbym dzisiaj o sytuacji polskiego mleczarstwa, w ogóle o sytuacji mleczarstwa. Po pierwsze, zanim wybuchła ta epidemia koronawirusa, cały, cała ta histeria, to proszę Państwa, tak czy owak, nasze mleczarstwo powiedzmy dyszyło bardzo krótko. Niska, bardzo rentowność, po pierwsze w gospodarstwach produkujących surowiec, w rolnictwie produkującym mleko, ale także bardzo niska rentowność w naszych spółdzielniach mleczarskich i zakładach mleczarskich. W związku z tym było wiadomym, że każde jakieś poważniejsze w tym otoczeniu rynkowym, w którym się znajdujemy, czyli braku rządu wówczas już nie było rządu, nie tylko teraz jakiekolwiek polityki w tym zakresie polityki rolnej, przy oddaniu handlu. Na który zupełnie nie mamy wpływ przy jakimkolwiek braku tak zwanego handlu zagranicznego, rzeczą było naturalną, że cokolwiek by gdzieś się nie stało, to będzie poważny problem, już nie mówiąc o tym, co teraz jest związane z, tą, z, tą, z tym problemem korona, koronawirus. I proszę Państwa. W związku z tym, co musimy sobie dzisiaj przewidzieć, co może nas, nas czekać w mleczarstwie. Tylko weźmy pod uwagę tak. To nic nie robienie. Popatrzcie. Są to już tygodnie i będą jeszcze tygodnia, tygodnie, gdzie część ludzi, którzy powinni pracować, młodych ludzi, którym szczerze mówiąc niewiele co grozi, a którzy zostali z kolei Internowani w tych swoich domach, czyli tak zwana kwarantanna, zamiast otoczyć ludzi starszych, ludzi, ludzi chorych kwarantanną, którzy i tak powinni leżeć, leżą i tak dalej, niewiele się poruszają, więc nie byłoby kłopotu, reszta po prostu do roboty. No ale jest inaczej. W związku z tym będą mijać tygodnie nic nie robienia, legactwa. I co Państwo myślicie, że te tygodnie każdy dzień pracy zwróćcie uwagę w układzie zbiorowym, gospodarki, to są jakie, jakie były straty, jakie koszty. W związku z tym, co, sądzimy, że to tak gdzieś się rozpłynnie, ktoś za nas zapłaci? Jeśli rząd mówi, że budżet jest 435 miliardów złotych roczny, jeśli rząd mówi, że dodrukuje pieniędzy 200 ileś miliardów złotych, to co państwo sądzicie, że nie będzie tego konsekwencji? Nie Bardzo potężne konsekwencje. Inflacja. Będzie co najmniej dwucyfrowa. W niedługim okresie się o tym, bardzo niedługim okresie się o tym przekonamy, i nie jest to żadne, kochani, straszenie. To są po prostu fakty, gdzie ludzie, którzy chcą decydować, którzy decydują że są politykami, powinni dzisiaj na trzeźwo brać to pod uwagę. Jestem dożywotniem abstynentem, więc się staram zawsze wszystko na trzeźwo brać. Nigdy sobie tego rauszu politycznego nie uprawiam, a dzisiaj widzę, że oni wszyscy są na ostym rauszu po prostu. Oni sobie wzięli wakacje od prawdziwego życia. W związku z tym, proszę Państwa, to co będzie oczywiście w związku z tym, że to się wszystko nam gospodarczo załamuje, tak? Ciągi, dystrybucji, załamanie finansowe. Więc należy się spodziewać chaosu gospodarczego, polegającego na tym, że cena surowca będzie bardzo niska, że nie zawsze ten surowiec trafi, oczywiście, głodu tu nie będzie. I w związku z tym, że z asortymentem nabiałowym, także głodu nie będzie, nie sądzę przynajmniej, lub nie daj Boże, żeby aż tak zdezorganizować całe państwo, by do tego doprowadzić. Natomiast spowoduje to sytuację następującą. Surowiec bardzo niska cena, produkt przy inflacji, który będzie się cena jego zmieniała na półce konsumentowi drogi, rel, relatywnie drogi, wysoki. Należy nawet założyć, że przy tej strukturze monopolistycznej handlu antypaństwowej, bandyckiej dla danego, dla danego państwa będzie napływa, będzie dystrybucja towarów Oczywiście zależy, jak będą funkcjonować w najbliższym czasie te ciągi. Na dzisiaj y, y, dystrybucyjne, komunikacji, na dzisiaj to trochę jest szczęścia i nieszczęścia w tym, w tym zakresie, ale też należy wziąć pod uwagę, że handel, który, który decyduje, to on będzie nam dostarczał w dalszym ciągu ten szais na białowy, który szczególnie przy właśnie odmierzonej odporności mleko jest cennym surowcem. Ale pod warunkiem, że to jest mleko, produkty mleczne, faktycznie, które, które są swoistym lekarstwem, tak, żywność, a nie, a nie czymś, co truje. Znakomita większość dzisiaj niestety tego wszystkiego jogurtów pitnych, jakichś mlekopochodnych, które jest robione na jakieś zakwaszane... Drama, dramat, 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 dramat. Nie zdążyłem o tym jak gdyby w tym jeszcze normalnym czasie powiedzieć, natomiast należało tego unikać. Moim zdaniem w dalszym ciągu będzie, będzie to kwitło, natomiast będziemy mieli coraz bardziej udostępniony Dostęp do prawdziwego mleka, tego, tego surowca, tego produktu, który, który jest potrzebny organizmowi. To co mówię, proszę Państwa, Państwo jesteście syci, Państwo, jako, jak, jako Wasze samopoczucie. Natomiast nie organizm, organizm jest chory, bo organizm nas po, potrzebuje odpowiednich składników naturalnych. Tak, człowiek jest, jest częścią, wytworem, produktem natury. W związku z tym potrzebuje naturalnego, nie całej sztuczności, którą żeśmy sobie, sobie spowodowali i za co teraz cierpimy. W związku z tym w mleczarstwie będziemy mieli potężne na dzisiaj załamanie, czyli mleko nas zaleje. To są to są, to są fakty. Z czym mieliśmy do czynienia przed, przed tymi wydarzeniami? Z tym, że był brak surowca. Brak mleka z tego tytułu, bo moce produkcyjne, tak rozdmuchane i faktycznie nowoczesne, ale bardzo drogie inwestycje spowodowały, że niektóre linie produkcyjne, także przy mleku w proszku, mogły przy tej ilości, którą żeśmy dostarczali, mogły pracować ze względu na brak surowca maksymalnie 60-70%. Tak? Dzisiaj y, będzie nadmiar surowca w niektórych asortymentach, bo na hotele, etc., cetera, na tam te szkoły nie idzie to, nie będzie to szło. W związku z tym, co w tym momencie należy, należy zrobić. Oczywiście Konfederacja Rolniczo-Konsumencka odpowiednie tam pisma skieruje. Jacy, proszę Państwa, ja to zrobię no zarówno do Komisji Europejskiej, jak i do tego, tego ministerstwa. Natomiast wiedząc, jakie będą z tego efekty, ponieważ w tym trudnym czasie poniesiemy konsekwencje wyboru takich a nie innych polityków. No nie. Niestety, natomiast co należy zrobić? Gdyby, gdyby to było gdyby to normalni ludzie zarządzali. Państwa, w trybie pilnym trzech, czterech urzędników ministerstwa, wyznaczonych dokładnie, nawet fizycznie nic nie muszą, dzisiaj są maile, telefony i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym z głównymi podmiotami produkcji mleczarskiej, czy spółdzielnie, czy zakłady, wchodzą w kontakt, jakie są dzisiaj zagrożone z ich strony kontrakty. Kontrakty, które ze względu na problem z odbiorem, ze względu może na wycofanie się, generalnie tam, które kontrakty są zagrożone. W związku z tym liczymy wielkość zagrożonych kontraktów. Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza szybko przetarg na zakup serów, mleka w proszku, masła, czyli produktów. Masła podejrzewam, że także. Produktów, które jest długotrwałe, o tym okresie dłuższym przydatności. I nie ma tu żadnej potrzeby dzisiaj. Komisja Europejska informuje Państwa, a szczególnie kochanych rolników, nie działa. Nie działa to się to, to schowało, pogubiło, że to cały ten cyrk unijny przestał działać. W związku z tym nikt nie potrzebuje tu nic notyfikować. Każdy po prostu rządzi się po swojemu, ratuje jak może. I to trzeba pamiętać. W związku z tym, agencja Rezerw Materiałowych skupuje, żeby nie było tej nadwyżki mleka, dokonuje skupu. Robi niesamowity budżet państwa interes na tym, bo nie ma lepszej inwestycji na czasy inflacji, hiperinflacji, całego tego chaosu, który nas czeka, niż właśnie inwestycja w żywność. A później, na szczęście, my, jako konsumenci, jako Polacy, będziemy mogli, mam nadzieję, że nie po cenach spekulacyjnych, ale dostać dobrą, zdrową żywność w odpowiedniej dystrybucji. Oczywiście nie przez biedronki i tak dalej, bo ci będą potrafili zawsze zarobić, tak? Więc mechanizm jest bardzo prosty, i do tego, proszę Państwa, to nie to, że należy zachęcać, tylko wręcz zmuszać. Podobne mechanizmy przy wołowinie, przy zbożach konsumpcyjnych i tak dalej, ale mówimy teraz o mleczarstwie. Następna rzecz, bardzo istotna, do tej Komisji Europejskiej. No, nie wiem jak poważnie traktować, ale pan komisarz Janusz Wojciechowski od grudnia nie potrafi skleślić kilka zdań na moje zapytanie w kwestii, a taki był słowny, zobaczcie. W kwestii zadłużonych gospodarstw rolnych. Prosta była odpowiedź. No, ale póki co nie wiem, czy jest teraz w Polsce, czy tam, gdzie powinien być. No, po prostu trzeba pracować. Trzeba pracować, jest się komisarzem. Jest bardzo dzisiaj ważna rola komisarza Komisji Europejskiej do spraw rolnictwa, żeby się nie zajmować przyszłą perspektywą. To jest czas na totalną demolkę tego, co tam wymyślali, żeby nam właśnie ograniczyć suwerenność żywnościową. Nie tylko w Polsce, ale każdemu z państw europejskich. Dzisiaj winniśmy produkować żywność, a nie zastanawiać się jakieś łady zielone, pieprzone i tak dalej, nie zastanawiać się, czy na moim, w strukturze mego gospodarstwa mam na, na bazie swoich y, upraw, mam trzy mieć uprawy czy pięć. Proszę Państwa, ja będę uprawiał tak jak chcę i tak powinienem, ani nikt mi nie będzie narzucał i jak decyduje rynek. To, co są pod potrzeby rynkowe. I tutaj odpowiedzialność Komisji Europejskiej jest niezwykła. I w zakresie teraz jest czas na totalną zmianę tego podejścia. Tak byśmy jeszcze raz. Suwerenność żywnościowa powinna dzisiaj być priorytetem i piękna rola. Są pieniądze głupio marnowane na jakieś ptaszki, nie wiadomo co my to dokładnie wiemy. Tu parki narodowe po kolei ile tam złodziejskich pieniędzy przechodzi. Nikt nic nie wie. Te środki dzisiaj powinny być tak samo, jak powiedziałam, na mechanizm interwencyjny, zakupu mleka w proszku, serów i tak dalej. I proszę Państwa, z wielką korzyścią dla obywateli polskich, dla obywateli Unii Europejskiej, będziemy mieli rozwiązany problem tej nadwyżki przy mleku i całej, może nie tyle nadwyżki, yy, może całego tego chaosu i destabilizacji yy, stanu rzeczy. Bo taki z punktu widzenia y, tych, tych negatywnych zjawisk, które nas czekają w gospodarce, one są nieuniknione. One są nieuniknione. Po prostu za tego typu zdarzenia plus niefrasobliwość i nieumiejętność podejścia do rozwiązywania takich problemów. Ja nie mówię, że już w tym momencie, jeszcze wcześniej, przed pojawieniem się tej epidemii, będzie trzeba niestety, ale nasze rachunki no, uregulować. Szeroko rozumiane. W związku z tym. To jest dzisiaj bardzo ważne i przy okazji jest istotna rzecz. Proszę Państwa, jest część. No Pis oczywiście kłamał, kłamie, kłamać będzie. Mam nadzieję, że teraz, że teraz się Państwo ogarniecie i nigdy sobie już na przyszły bardzo trudne czasy idą, nie dopuścicie tego typu, tego typu polityków, z jakimi mamy dotychczas do czynienia. Piękna będzie refleksja. Mnie nie ukrywam, że bardzo cieszy ten czas. Jestem niezwykle rad z tej, z tej, z tej weryfikacji. Ale na przykład modelem węgierskim, czy pozostałymi modelami, zresztą PiS obiecywało tak zwany podatek handlowy i każdy, kto jest przeciwnikiem tego podatku handlowego, powinien się nad sobą zastanowić. To, co PiS obiecywało, a co Węgrzy zrobili, że proszę Państwa, musimy mieć realny wpływ, skoro taką strukturę mamy na razie, a ją łatwo będzie, na razie łatwo będzie zmienić handlową, biedronki po prostu będą. Gdy normalny rząd będzie, będą mówić papa papa pa i podziękować, jeszcze cieszyć się powinni, że po prostu odchodzą spokojnie, no nie? że w ogóle mogą odejść. W związku z tym, w związku z tym będzie trzeba niezwykły mieć wpływ na, na handel, przemodelować i to jest dzisiaj piękny czas właśnie na podjęcie tego typu decyzji. No i cóż, zachowajmy w tym trudnym okresie. Rozsądek, a, a, a jeszcze bardzo ważna uwaga do rolników, producentów mleka. Będziemy mówili także, jak zagospodarowywać. Państwo, oczywiście, producent mleka nie zagospodaruje mądrze mleka, jeśli, kochani, jeśli nie będzie. Mądrości konsumentów. Niedługo się nauczymy także tej mądrości, jak tą bardziej sprzedaż bezpośrednio pomiędzy sobą, pomiędzy sobą wzmóc. I tutaj jest ważna uwaga. Oprócz tej epidemii rządowej i histerii, niedługo, proszę, proszę, tutaj, może na tą, na tą ziemię zwróćcie Państwo uwagę na, na niesamowitą suszę, która nas czeka. Dobrze, że jeszcze tutaj, akurat w gospodarstwie, został pewien zapas tej sianokiszonki. Natomiast e, chaos na rynku, wysokie, wysokie niestety będą koszty produkcji, bo koszty pasz, między innymi przez tą, przez tą pogodę, która jest nieunikniona. Nie łudźmy się. Nie łudźmy się, że cokolwiek się zmieni. Musimy się przygotować na ten trudny okres. Ale to, co, to, co jest najważniejsze, e, proszę Państwa, e, mądrym rolnikom, tym, którzy naprawdę nauczyli się żyć z pracy. I mają tą e, sensowną produkcję, nie chcę już jak gdyby, co to jest sensowna produkcja, tego rozwijać, Państwo dokładnie sami, e, sami wiecie, będzie dobry czas, to przyjdzie dobry czas szacunku dla polskiego hodowcy, dla polskiego rolnika, A te wszystkie dziadostwo, które też wokół hodowli narosło, tej propagandy, poprzez im media i część tej prasy, będzie zweryfikowane tego całego tego układu, który wynaturzył to wszystko. W związku z tym, niestety, proszę Państwa, ale w tym, w tym okresie wymagany jest niezwykle rozsądek, a później zapewniam Was, ci, którzy ciężko pracują, optymistycznie patrzcie w przyszłość.